najbardziej wzruszającym i powiązłym momentem każdej ceremonii dekoracji zwycięzców. Szczególnie istotnym dla zwycięzców, dla medalistów jest hymn narodowy kraju zwycięskiego i wysłuchanie hymnu narodowego Brazylii. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Brazil. Zarówno turnieje w Mysłowicach, jak i te organizowane w Starych Jabłonkach.
odbywają się w znakomitej atmosferze, wszystko jest przygotowane perfekcyjnie. Cieszą się również ze zdobycia drugiego miejsca tutaj. Przyznają, że nie zakładali sobie jakiegoś planu minimum, także srebrne medale bardzo ich cieszą. And now the voice goes to the winners of the tournament. What can you tell about your score? And is it easy to play against your, you know, country mates? Was a great week for us here, especially because we won all the matches and we had a great support from the crowd and we could play better when we were here, especially because we've been focusing a bit more after our tour finished, and we spent one week. We went to Saquarema, is where our development center is. We practiced there for a really hard week. And then we had a great start in Brasilia, the first 10 men. And it all finished here today with this great match, three set match. And I think all the crowd loved it. It was full of emotion, great points. Jest bardzo zadowolona oczywiście z tego, że udało im się wygrać ten turniej. Podkreślił także, że bardzo długo pracowali, przepraszam, przed sezonem na to, aby udało im się to osiągnąć. Byli w swoim ośrodku przygotowawczym w Brazylii. Dodatkowym bodźcem było to, że dobrze poszło im na poprzednim turnieju w Brazylii, co zmotywowało ich do tego, żeby tutaj popisać się jak najlepiej. Nie przegrali żadnego meczu, z czego są bardzo zadowoleni. Dodatkowo tłum zgromadzony tutaj w parku osób na bardzo ich wspierał, co zdecydowanie im pomogło. I myślę, że mecz był na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Trzy sety grane bardzo ciężko, przeciwko swoim rodakom nigdy nie gra się lekko, dlatego jest bardzo zadowolony i podkreślili również to, że turniej był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Najbardziej